I proszę Państwa, rozpoczął się dzień drugi naszych tortur, znaczy chciałem przyjemności powiedzieć. Jedziemy dzisiaj w dół mapy, dokładnie nie wiem, też wokół jeziora. Którędy jedziemy? Zbynku, a my tu już mamy mapkę taką, tak, wyruszamy stąd. Jedziemy wbrew pozorom na południe, do Bystry. I jedziemy sobie do Rydzewa, jagodne wielkie, jagodne małe. I tu gdzieś była, tu jest przecineczka, gdyby ktoś chciał skrócić, ale nie sądzę. Jagodne małe, dalej. Szymonka, chociaż tu drogi nie ma. I potem objeżdżamy jezioro Szymoneckie. Tam się podczepiamy pod jakąś przyczepkę i jedziemy Kozin, do... Bogaczewo i Wilkasy. I Giżycko. I potem Giżycko. Tak jest. Dobra. Beria kierownik nasz. Co? No? Beria prawo-lewo. Beria kierownik nasz. A kierownik? Zdecydowała. A ja myślałem... Kierownica nasza. Mała aktualizacja. Kierownik lewy, kierownik prawy. Ja zbieram joby. Jestem odpowiedzialna, a ona mi pomagała. Bo ty jedziesz, widzisz na początku, dlatego wszyscy myślą, że to ty. A to wspólnie powinnyś się jechać. Ramię w ramię. Też powinnaś joby zebrać. Dzisiaj ty. I wyruszyliśmy. Jest za 3:09. Wylądowaliśmy sobie w takim oto miejscu, żeby wypić sobie kawkę, zjeść ciastko, odpocząć chwilkę. Przejechaliśmy już ponad 14 km. Dosyć fajne miejsce znaleźliśmy. Właśnie tam pod tym dachem ze słomy. Tam pod dachem jesteśmy. Znalazłem hamaczek, leżę sobie. Hej! Słońce mnie razi. Nasze rowerki. Z tej perspektywy, z hamaka. Gosia się wyleguje. Gosia wypróbowuje inny hamaczek. No i dojechaliśmy do Szymonki. A Gosia kukurydzę męczy. Szybciej, galerniku! Szybciej! Galera musi płynąć szybciej! Skóra jeździ po tym metalowym. Galerniku, nie obijaj się! Dawaj, galerniku! Dalej, bo cię batem pociągnę! Już dopłynęłam. Fajne, nie? A czujesz, jak wyciąga plecy?
Wyglądasz trochę jak marionetka. Postawiliśmy sobie pod tawerną rowerki. Tutaj na krzesełku sobie usiądziemy. Ludzie w tej chwili poszli sobie pokupować do jedzenia, do picia, wszystkie rzeczy. Tam jest, jak widać, plaża. Trochę nam się grupa okruszyła o dwie osoby. Jedziemy w sześcioro. Robimy dodatkową pętlę rowerową. 21 km. No i dwie osoby, no, dwóm osobom się nie chciało. Robi się coraz ciekawiej. Już jedną pętlę zrobiliśmy, taką malutką, bo pobłądziliśmy. Miało być 21 km. No, jest 21 i 300 metrów. Ale tereny ładne, nie ma co narzekać. Z uśmiechem, dziewczyny, z uśmiechem. GPS, mapka i trasa i jakoś idziemy. No to dojeżdżamy już do końca. Jesteśmy na ulicy 3 Maja. Za chwilę będziemy w domku. No to jesteśmy. Ulica Sportowa. I gotowi. Dojechali. Państwu, jesteśmy już w domku. Taką dzisiaj trasę pokonaliśmy. Nie wiem, czy widać, to będzie. Jadła. Naprawdę? No. Aha. Ale to można jeść. Okay.